Znacie tą grę? Real Racing 3. Ja sobie tą grę grałem dosyć długo i tak. I mam już trochę fur. O, droga. Czytanie. Mamy tutaj dużo kompanii. Może zacznijmy tutaj. Pro. Może jeden z trybów. Cup. Na kapie jest analizm. Mamy tutaj Lexusa. Tym Lexusem sobie najdłużej jeżdżę. Ostatnio miał stunikowane opony. Fajny Lexus. Wcześniej jeździłem takim Hyundai'em, ale mnie znudził i skupiłem sobie bardzo podobnego i lepszego Lexusa. Nissan Master, to są za drogie fury. To za drogie. Znaczy mogę sobie kupić, ale nie wydaję tej kasy, nie chcę zrobić. No to gracze. No i patrzcie, tak ona gra. Ja może z środka będę grać, bo tak się mi przyjemnie gra. To zaczynamy. Poprzednio mi lepiej szło. 22 miejsce. Poprzednio miała 17, ale to nie lada wyczyn. Naprawdę ciężko się taki wynik osiąga. Ale na skręcie to ich z 15 można wyprzedzić. O, tu Mazdami chyba też jest John. Widzę. Pusterko jest, mogę też pójść do tyłu, jak to w GTA jest. W piątce. Ej, jak sobie koleś ktoś pomalował na czerwono, ładnie. Tylko ja bardzo lubię te czarne. Ładne samochody w ciemności. Ej, dziewiąte. O wiele mi lepiej idzie niż zawsze. I to dopiero pierwsze okrążenie. To może się jeszcze zmienić. Dobra, to idziemy moim Lexusem. Lexus jest dobry, bardzo ładny. No dawaj, Lexus. Coś takiego też dla mnie. Da radę, da radę. Zobaczymy zaraz, czy da radę. O, chyba pękła. To lecimy dalej. Znowu awaria, awaria! 8 miejsce, to chociaż tyle. Koleś mi chce wyprzedzić zaraz. A to zaraz pożałuję. Naprawdę, on jest bardzo blisko mnie. On już próbuje się wywinąć, ale oddalam się od niego. Bardzo mocno. I dobra, przez go, chyba. Nerd beta. Jaki nerd beta, ja się pytam. Jakiś taki typek nerd beta. On jest nerdem pierwszej edycji? Tak mogę to... Wiecie, pomyślę, że to... Fajnie tak sobie gościa popchnąć, żeby nie dał rady wykręcić. Wykierować to! Co pan sobie myśli, że będzie to... 5-4-3! Dobrze! Dobrze zrobiłem! Szybko, szybciutko. Szczęście nie trwa pięknie. Przedzamy typ, ale ja chyba... Nie. To było tylko zwiększa prędkość, o nie. Drugie okrążenie. Dobra, nic mi tam nie dogania, to mogę jechać normalnie. Wykręcić, o nie. Dobra, tam to ma najgorzej. Jeszcze nawet jego już widzę, ale średnio go widzę. O, widzę go. Typy chce zakręcić, o, tego zakręcić. O, normalnie, pa. To ta Mazda, no Mazdy sobie tutaj ładnie radzą, ale jeśli taki Lexus je dotknie, to stracili, to już koniec.
A w okrętach to łatwo ich dogonić, bo oni zwalniają, a ty jedziesz. Moje fury jakoś tak się nie dają. Dobra! To zaraz go weźmie. Dawaj, Mazda, ty tu spowalniasz wszystkich. No to wyjeżdżam. Mazda wyścignięta, to teraz to będzie. Fajnie. Ma frajt uszkodzona, ale miała tu nic. Oczywiście nie te mechaniczne. Ciągle nic silniku nie zmieniała, tylko wyglądała zmieniona część. Zbliża się Mazda. Zobacz, żeby się nie umieszczę. Już się zmieniła. No dawaj, Mazda, co ty robisz? Co ty zrobiłaś? Mazda coś zrobiła złego. Wyprzedzić chce mnie. A pa, Mazda! Dobra, żegnamy się z Mazdą. Dalej. Mazda, co ty tak zwariowałaś? A ja sobie pojadę górą i będę szybszy. Aha. Ja nie wygram na jedynkę. Co? Też wygoni? Tak. Dobra, to zaraz dogonimy tą Mazdę. Trzymacie ręce do góry. No dobra, już zaraz idzie Mazda. Ostatnie okrążenie, Mazdę widzę. To jest bliżej niż sześciu. O! Byłoby perfekcyjnie, jak dziwalnie. Znaczy, to już publiczne uszkodzenie. Tu coś szkodzi. Wezmę to Mazdę zaskoczenie. Dawaj, Mazda, Mazda. A ci już raz wyprzedziłem, to drugi raz nie będzie taki. To naprawdę jest. Chyba tak nie jest. Zaraz się dogodnie wykręcie, to spadnie za drugie, ósme miejsce. Papa? To dziesiąte. Czy tego nie życzę, żebyś ze mną wygrała? Mazda! Nie rwij się! Wiesz, że ja cię mogę wyprzedzić z kazówką. O, już widzę, chodzi o cię siódme miejsce. Chyba słabszy jest jakiś. To zaraz go dogonimy! Pełna moc! Uzupełnia się. I co, Mazduś? Nie dasz rady? O, chyba się zbliża. Nie, on zbliża się! Ona wrzucił to przyspieszenie, czy co? Będzie obok. Teraz się tak nie da wykierować, co? Wyhamować tak nie da. Lexus, dawaj! Dawaj, w kapie to się wygrywa. Widzę przeciwnika. Muszę jeszcze pokonać Mazdę. No Mazda, nie próbujemy. Widzę, że jakoś dziwnie skręca, ale dobra. Ósme miejsce to nic. Chociaż to jest dużo. Na końcu. I pięknie. Oczywiście także są jeszcze szybsze fury. No to czy chcecie taką serię? Napiszcie w komentarzach. Więc bye bye!